Więc mnie nie uderzyła ci woda sodowa po tych wszystkich sukcesach tam w przebojowej nocy, właśnie w Opolu. Nie, no ja myślę, że jest to generalnie branża muzyczna jest dość niebezpieczna dla psychiki człowieka. I to wszystko zależy, kto gdzie ma właśnie granice ustawione, kto jakie ma doświadczenie i jaki poziom dystansu, marginesu do tego, co robi. I marginesu nigdy nie ma wiele. To jest moje zdanie i moja rada generalnie dla wszystkich, ponieważ jest to dość zdradliwa branża. Jest dużo rzeczy, które wydają się być atrakcyjne, a de facto nie są, które są bardzo, bardzo negatywnie wpływają na ogólnie osobowość człowieka młodego, jeszcze nie do końca ukształtowanego. Pewne rzeczy fascynują, pewne rzeczy sprawiają, że znaczy sam fakt wyjścia na scenę i bycia w jakiś tam sposób, w cudzysłowie, podziwianym przez ludzi, już generalnie może sprawić, że młody człowiek zacznie chodzić z głową chmura. Gwiazdożyć i sobie wyobrazić, że jest pępkiem świata. No, a to absolutnie jest dokładnie odwrotny mechanizm, niż powinien się pojawić. Pora zawsze w cenie. Znaczy, absolutnie tak. Z tym, że jeżeli ktoś tego nie czuje, albo próbuje na siłę udawać, że jest pokorny, to też nic z tego nie wyjdzie. Uważam, że najbardziej zdrowe podejście polega na tym, że człowiek, zastanawiając w ogóle na etapie podjęcia decyzji wyjścia w tę branżę, człowiek powinien być świadom tego, do czego dąży w ogóle. Bo jeżeli chce wejść w branżę po to, żeby być podziwianym i kochanym, no to troszeczkę to nie jest do końca chyba ten powód. Jeżeli ma jakiś talent, to czasami ciężko to określić, czy ma talent, czasami trzeba się jeszcze odbijać od paru ścian, szukać swojej drogi, nabierać doświadczenia, żeby ten talent sobie odnaleźć. A może niekoniecznie tutaj chodzi o talent, może tutaj bardziej chodzi o to, żeby mieć coś do przekazania, coś do powiedzenia. Jeżeli człowiek ma świadomość, że jakiś potencjał w nim tkwi do tego, żeby przekazać coś szerszej publiczności, żeby stworzyć jakąś wartość artystyczną, na której mu zależy, to myślę, że to jest dobry kierunek. Niektórzy ludzie są w stanie wyrazić się wyłącznie przez muzykę i być może dla nich jest to sposób na życie i ostatnimi czasy dla mnie staje się to sposobem na życie. Ja sobie w tym momencie, na tym etapie nie wyobrażam życia bez tej działalności. Natomiast ponieważ zacząłem ją dość późno, na pewno dopuszczam taką myśl, że moje życie może się zmienić i iść jeszcze w innym kierunku, ponieważ tego nie wie nikt. I myślę, że fakt, że tak późno wszedłem do tej branży i fakt, że mam takie podejście, jakie mam i jestem dość pragmatyczny w tym, co robię. Nie uważam, żeby było sensowne zachwycanie się sobą samym, bo to do niczego nie prowadzi. Ja jestem zawsze krytyczny wobec siebie, zawsze będę, a ja śpiewam dlatego, że to lubię, nie dlatego, że uważam, że jestem świetny. I uważam, że mam bardzo wiele mankamentów i widzę bardzo dużo swoich negatywnych cech, ale staram się nad nimi pracować i uważam, że to jest jakby element tego systemu uczenia się i dążenia do czegoś wyższego, do czegoś, do podniesienia poprzeczki i do samorealizacji i rozwoju większego.
kwestii jeszcze kolejny utwór, Ile razy, który dla mnie też jest bardzo jakby takim symbolicznym utworem. To wydaje mi się, że to był pierwszy taki utwór większy, za który się zabrałem i właśnie z pomocą Marcina zrobiłem, Marcina Kuczewskiego. Tutaj jakby ta nostalgia, która towarzyszy słuchaczowi podczas zanurzania się w tym utwór, no wiadomo, że miała swoje źródło w życiu moim. I w gruncie rzeczy ten utwór jest bardzo osobisty, ale jednocześnie on jest taką troszeczkę próbą dla mnie. To była chyba taka próba ognia w momencie, kiedy się na niego zabierałem. W sensie, że byłem bardzo świeży na terenie autorskiej formy wyrazu, że tak powiem. I bardzo dużo zdjąłem, ponieważ człowiek generalnie w momencie, kiedy ma na co dzień bardzo dużo wymagających utworów do zaśpiewania, wydaje mu się, że powinien też w autorskim materiale też dawać możliwie jak najwięcej z siebie, pokazywać jak najwięcej swoich możliwości i tak dalej. A w przypadku tego utworu w zasadzie postawiłem na klimat i postawiłem na to, żeby zdjąć jak najwięcej z tych moich różnych manier i takich rzeczy, które towarzyszyły mi na co dzień. I był swoisty test też tego, czy jestem w stanie troszeczkę w inny sposób wyrazić te emocje i uczucia, które na co dzień wyrażam bardzo dobitnie. No i mam nadzieję, że mi się to udało. Co? Natomiast bardzo tego właśnie parę słów powiem na temat Ile razy, na temat tego, jak powstała idea tego teledysku. Bo ile lat ja myślę obrazami. Zaczęło się od tych komiksów, które robiłem będąc dzieckiem, a w momencie, kiedy słucham muzyki, ja od razu widzę jakiś obraz. I w momencie, kiedy napisałem swoje rzeczy, no byłem w okresie twórczym wyrażania siebie w sposób artystyczny, muzyczny. Wtedy akurat nie miałem takiego fokusa na obraz w momencie, kiedy tworzyłem muzykę, ale troszeczkę czasu minęło i przyszły do mnie właśnie z lekkim opóźnieniem te wszystkie koncepcje na teledyski. No i każdy teledysk, który w tym momencie tworzę, no najpierw powstaje w mojej głowie. No i ile razy powstało jako scenariusz, który też od razu obsadziłem role konkretne wśród moich przyjaciół, znajomych. Od razu wiedziałem, kto będzie kim i bardzo się cieszę, że to się sprawdziło, ponieważ ile razy to był największy kamień milowy, można powiedzieć, i największa, najbardziej skomplikowana inicjatywa, za którą się zabrałem, taka niezależna. Bardzo się cieszę, już wspominałem wcześniej, że Marysia mi pomogła, bo gdyby nie ona i w ogóle cała grupa przyjaciół, to absolutnie nie byłbym w stanie tego zrobić. Ale napisałem scenariusz też podczas kolejnego jakiegoś joba, ponieważ mieliśmy bardzo dużo takich różnych wyjazdowych spektakli w teatrze i akurat podczas tych różnych transportów to był dobry moment, żeby zabrać się za robotę. No i w ramach relaksu trochę popracować. Tak, dokładnie. I jadąc autobusem napisałem z kolei scenariusz na komórce, w sensie jako SMS-a i wysłałem do wszystkich zainteresowanych, czyli do wszystkich uczestników, których widziałem w konkretnych rolach. Bardzo niewiele różnił się ten pierwotny scenariusz od tego, co w efekcie się udało zrealizować, z czego się bardzo cieszę. Każda scenka była osobno nagrywana, plus jeszcze wszystkie nagrania na tle ściany tych postaci były nagrywane w studiu. Zresztą najwięcej można zobaczyć, jak się obejrzy ten making of, który właśnie można znaleźć pod utworem na YouTubie, tam gdzie są informacje podane i tam gdzie tekst, to tam właśnie też jest link do making ofu. No i to była niesamowita przygoda i też taka fajna, towarzyska przygoda.